Queen of the Black zaczęła wyłudzać pieniądze, a płacących nazywała frajerami. Ponadto mówiła otwarcie na temat swojego pierwszego razu oraz pozcięła sobie żyły po zerwaniu z chłopakiem. Wszystko omówimy już za chwilę. Ja jestem Nigodem, a polskim znany szerzej jako Mikrus. I witam cię w Co piszczy w świecie. Zanim nie zjedziecie, że połowa kanału komentarzy już nagrała o Queen of the Black, powiem wam, że każdego opinia się liczy i też chciałbym powiedzieć moje przemyślenia na ten temat. Oczywiście jej temat i jej osoba od dłuższego czasu mnie interesuje pod względem właśnie powiedzenia coś na jej temat, tak? Przyciągnęła moją uwagę i było to kwestią czasu, czy nagram film na tę dziewczynę, czy po prostu nie. I tak też się stało z innego konkretnego powodu. Tygodnie krążą screeny, filmy oraz posty na temat tego, że Julia Peltz oddaje siebie za pieniądze na OnlyFans. I nic w tym by nie było dziwnego, gdyby nie to, że po pierwsze jest osobą rozpoznawalną i pochodzi ze środowiska YouTube'owego oraz z tego, że po jakimś czasie zaczęła nie dość, że wyłudzać pieniądze od innych, tych płacących za jej nagie zdjęcia, zaczęła nazywać po prostu frajerami. Szukam więcej frajerów, co będą mi jak pieski tak oddawać pieniądze za nic. I need więcej takich frajerów. Bogini się należy. Szczerze mówiąc, nie dziwi mnie to, bo Julia niedawno skończyła 18 lat i myśli, że wszystko jej wolno, ale tak niestety nie jest. Z psychologicznego punktu widzenia, na przykład. Z życiowego w sumie też. Co mnie bardziej zirytowało, zarówno w wyśmiewaniu ludzi i samej bohaterki dzisiejszego filmu, to ten wpis na przykład. Wydałam dziś 3K z waszych pieniędzy, ha 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 ha, na zakupki, tak. Szkoda, że OF nie chce mi wypłacić zaległych 25 tysięcy. I nie wypłacą raczej, ale okej, odzyskam to. Potrzebuję więcej ciuchów. Więcej chcę do bankomatu albo tipy, albo inny sposób dania mi pieniążków, żebym piękne rzeczy kupowała do OnlyFansa. Mi się bardziej należy niż wam ta kasa. Hihihihi, jeszcze niedługo do Wawy, do Wiktorii Pochod. Stringi mocne. Z jednej strony ludzie się śmieją i wkurzają z tego wpisu, by się chwali, że wydała kasy na ludzi, którzy jej płacili, ale nie oszukujmy się, po co dziewczyna zarabia. Nieważne w jaki sposób, ale zarabia, żeby wydawać te pieniądze. I tu plus jeden dla dziewczyny, jednakże z drugiej strony wkurzanie ludzi, a zarazem beka, jest też uzasadniona, ponieważ czytając dalej, Julka żebrze o kasę, by znowu sobie coś kupić. Wracając do tych frajerów, to po tym Julce wejść nagie fotki, trochę jest mi ich szkoda, bo już kij z tym, że jej płacę, ale ona wystawia to na światło dzienne. Już krążyły wpisy na temat tych ludzi, co jej płacą na Instagramie, właśnie na OnlyFans. I plus jest tego taki, że nie podała ich danych osobowych typu imię i nazwisko, tak? Lub pseudonim, który sobie dali na OnlyFans, bo wydaje mi się, że ci frajerzy, których tak nazwała, by mieli srogo przerąbane przez środowisko internetowe. Ale sam fakt, że nazywanie tych ludzi frajerami przez nią jest po prostu troszeczkę złe. Zapewne zastanawiacie się, czemu mam inny ubiór, taki malutki aptecik. Ponieważ nagrywam innego dnia i jestem troszeczkę chory. Ale specjalnie tutaj usiadłem przed komputer, żeby wam to wszystko nagrać. Lecimy dalej z już drugim etapem tego filmu. No i jak coś będzie trzeba dograć, to dogram po prostu update. Ostatnio Queen of the Black zrobiła małe Q&A na Instagramie. No i oczywiście w internetach zawrzało znowu. Czemu? Otóż dlatego, że ludzie przede wszystkim pytali o pierwszy raz 18-latki.
No i od tego zaczęła się cała nagonka na Julię w temacie seksu i jej pierwszego razu. Sam fakt, że Julia miała już 15 lat wtedy, kiedy miała swój rzekomy pierwszy raz z jakimś Piotrem, można stwierdzić, że to może być Czuks, bo ponoć Czuks też był z nią kiedyś, ale nie jest to dokładnie potwierdzone, tak? Dalsze pytania są nie tyle co obrzydliwe, ale też bardziej interesowałoby według mnie osoby, które chcą porobić bekę bądź dla gwałcicieli. No i tu chodzi mi bardziej o takie pytanie, jak czy ma głębokie gardło lub jak wyglądał jej pierwszy raz, czy już o tym przed chwilą wspomniałem. Na temat tego, czy ma głębokie gardło, to się nie będę wypowiadał, bo do tego typu określenia może być wiele przykładów, ale mówię nie otwarcie, jak wyglądał jej pierwszy raz, jeszcze upokarzając chłopaka, że nawet jej nie zdążył wsadzić, to już jest lekka przesada. Jakby wiecie, samo mówienie o tym, to już nie jest fajne, ale Julia jest na tyle rozpoznawalna, że mógłby to jej były zobaczyć, tak? I mógłby iść z tym na policję bądź do prokuratury i podać ją o zniesławienie go, tak? Ale z drugiej strony ma, jak sama twierdzi, fujsiana, tak? I mogłaby przykupić władzę. Możemy tylko gdybać. Zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym wam powiedzieć, że na temat tego związku wypowiedział się sam Neon. I odsyłam was tutaj do filmiku, w którym Neon się wypowiedział. Ponoć już to wszystko lata po YouTubach. Więc zobaczymy, co ma on do przekazania. W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność śledzić związek Julii z niejakim Neonem. Sama dziewczyna twierdziła, jak to typowe nastolatki oczywiście, dzisiaj, że to ten jedyny i tak dalej. Ktoś nawet zapytał się jej na Instagramie, czy myśli, czy na pewno jest on jej wierny. Ona odpisała do tej osoby to. Jednakże wczoraj, to znaczy no już nie tak wczoraj, bo to było 10 dni temu tak naprawdę, no ale ja pisząc ten scenariusz wczoraj, tak? Parę razy z sobą zerwała. No i oczywiście nasza główna bohaterka całego spektaklu zaczęła płakać za tym chłopakiem oraz się ciąć. Co więcej, wstawiła to, jak się cnie, na stories na Instagramie, ale Instagram jej to najprawdopodobniej usunął lub sama usunęła, nie wiem dokładnie. Ale chyba raczej usunął, z tego co pamiętam. Raczej to pierwsze. Po tej próbie samobójczej ludzie zaczęli się martwić oraz całe polskie komentarze stanęło na nogach. Tudzież wypowiedział się w tym temacie sam Wardęga. Widzieliście już, co się stało. Chodzi oczywiście o Queen of the Black. Dziewczyna się tnie, pociła sobie ręce, szyję. Ja już z nią pisałem. To jest wołanie o pomoc. Po prostu o to, że tak jak przewidywałem, ten związek, który szybko się zaczął, tak samo się szybko skończył. Okazało się, że ten chłopak i jego była dziewczyna spodziewają się dziecka. Wczoraj była bardzo poważna kłótnia pomiędzy właśnie Queen of the Black i byłą dziewczyną tego chłopaka. No Queen of the Black sobie nie radzi z tym wszystkim. Powiem tak, ja starałem się pomóc, tłumaczyłem jej 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, jak to się wszystko skończy. No ale ona ma 18 lat, ona wie wszystko najlepiej. No i znała chłopaka 5 dni, ale to oczywiście miłość jej życia i to już związek będzie wspaniały i nie przetłumaczysz jej. Oraz Mateusz Spysiński, który poprosił, aby ktoś, kto zna adres Julii, wezwał karetkę pogotowia. Tak jak pisałem na Instagramie, jeśli ktoś widział stories, to bardzo fajnie. Jeśli nie, to powtórzę jeszcze raz. Okazało się, że Julia została przewieziona z Trójmiasta do Warszawy. Została dokładnie zbadana, tam były jakieś powierzchowne rany, jeśli chodzi o te jej cięcie. No i lekarz ją zbadał, powiedział, że ją wypuszczają, no i tyle w temacie, tak więc troszeczkę w zaistej sytuacji jest to chujowe ze strony lekarza, no ale nie mnie to oceniać, więc życzę jej w tym przypadku jak najwięcej zdrowia i zobaczymy, co tam dalej będzie.
Tak jak Sylwester powiedział, dziewczyna ewidentnie woła o pomoc i myślę, że nie tylko on próbował jej przemówić do rozsądku i żeby trochę ochłonęła. Sam bym nawet napisał jakoś, zaproponował pomoc, ale biorąc pod uwagę, jakim małym kanalikiem jestem, to raczej nie odpiszę, tak? I z drugiej zaś strony wiem, że raczej tej pomocy by nie przyjęła, więc z mojego takiego logicznego punktu widzenia, po co pomagać osobie, która nie chce przyjąć tej pomocy? Wiadomo, można się starać i w ogóle, ale to wiecie, pomóc można osobie takiej, która chce tej pomocy, tak? Sama sytuacja związana z próbą samobójczą wydaje się być mocno niepokojąca i oby wszystko było dobrze. Niemniej, tu już nie przyda się pomoc Sylwestra Wardęgi, Rywa, Gimpera, Mateusza Spiesińskiego czy kogoś innego. Tu już by musiał być naprawdę psycholog. I tu przestroga dla was, drodzy rodzice. Tak do was mówię. Jeśli widzicie, że z waszym dzieckiem jest coś nie tak, to porozmawiajcie ze swoim dzieckiem. To samo tyczy się przyjaciół danej osoby, która ma jakiś tam problem z psychiką, tak? W tym przypadku nie skreślajmy dziewczyny za jej jakieś głupie posty na OnlyFans, ale postarajmy się jej pomóc jako polskie społeczeństwo, jako społeczeństwo YouTube'a. Postarajmy się jej pomóc, bo gdyby nie te stories oraz Mateusz Spysiński, czy Wardęga, czy inni, to nie wiadomo, co by się stało. Całą sytuację będę śledził co do tej próby samobójczej i wszystko powiem na Instagramie. Tymczasem miłego dnia życzę i trzymajcie się. Hej!